0,66 megaelektronowolta przeliczyłem na joule, korzystając z zależności między elektronowoltem i joulem. Pęd fotonu przedstawia znany wzór. Stała Plancka podzielić przez długość fali tegoż fotonu. H znamy, stałą Plancka nie znamy długości fali lambda. Ale długość fali lambda znajdziemy, analizując wzory na energię fotonu. Zauważ, że stąd lambda z tego równania to H razy C dzielone przez E. Wszystko jest znane. No to wstawiamy ten wzór tutaj do mianownika, do wzoru na pęd fotonu i mamy taki ułamek piętrowy. Mamy stałą H podzielić przez ułamek. Mnożymy przez odwrotność mianownika, ale po drodze jeszcze upraszczamy H i mamy stosunek E do C. Podstawiamy dane E i C. Rozpisujemy joule jako kilogram metr kwadrat na sekundę kwadrat i podświetliłem na czerwono te elementy tej równości, które się upraszczają, a więc kwadrat metr z metrem w mianowniku i sekunda kwadrat w mianowniku z sekundą w liczniku. W efekcie otrzymujemy taki ostateczny wynik.